która, jak sądzę, no nie w 100%, ale w bardzo dużym stopniu Państwa postulaty będzie realizowała. Sądziliśmy, że ona, że ten projekt ustawy będzie na dzisiaj. Trwają prace głównie prawne polegające na analizie, na ile ta ustawa wchodzi w obszar pomocy społecznej, pomocy publicznej. No to może tak być, że będzie to, może to być kwalifikowane jako pomoc publiczna dla przedsiębiorców. Dlatego jestem upoważniony do przekazania, że w bardzo nieodległym czasie, sądzę, że w ciągu 2 tygodni, że na następnym posiedzeniu będziemy mieli projekt ustawy, który Państwu przekażemy, który w dużym stopniu, ja nie jestem w stanie tutaj, nie chcę tutaj też, tego się nie da wyważyć, nie chcę mówić czy w 80%, czy w ilu, ale w dużym stopniu będzie wychodził naprzeciw Państwa postulatom. Także ja przekazuję dzisiaj to, co dostaliśmy od ZUS-u, co Was nie będzie satysfakcjonowało, nas nie. Natomiast uznaliśmy, że to jest normalna kolej rzeczy, że najpierw rozmawiamy z ZUS-em, prosimy o wyjaśnienia, te wyjaśnienia nas nie zadowalają. No jak mówię, przygotowujemy projekt ustawy, mogę zapewnić, że on będzie w najbliższych dniach, te 2 tygodnie, myślę, jestem tym granicznym terminem, że na posiedzeniu Sejmu za 2 tygodnie projekt ustawy będzie i tego Państwu przekazujemy. No, w Sejmie my raczej plan pracy Sejmu jest ciągły, na wakacje są posiedzenia i w lipcu, i w sierpniu. Sądzę, że do jesieni, jeżeli ten projekt powinien być przyjęty. Natomiast sądzę, że bardzo dobre byłoby, gdybyśmy mogli w najbliższym czasie, czyli gdzieś w lipcu, no w gronie, jak Państwo zapoznają się z tym projektem, zbiorę informacje w gronie jakimś reprezentatywnym dla Was porozmawiać, na ile ten projekt, który przygotowujemy, Was zadowala, na ile w dalszych etapach prac, jakie postulaty, jakie wnioski i poprawki do tego wnosić. Ja tu jestem z Panią Maliną w kontakcie bieżącym, więc to, jak ten projekt będzie, to myślę, że przez nią Państwu go przekażemy. To tyle, co mogę dzisiaj powiedzieć. Dziękuję.